od rozumu, niezależnie od tego, czy ktokolwiek o niej myśli albo ją zna. W siódmej księdze Platonowego Państwa mamy sławny mit, czy też przypowieść o jaskini, która to przypowieść ma nam ukazać różnicę między mądrością a mniemaniem. Wyobraźmy sobie ludzi siedzących na dnie głębokiej jaskini, dokąd blask słońca nie dociera. Są oni tak skowani, że nie mogą odwrócić głowy i widzą tylko ścianę, dno jaskini. Z tyłu za nimi pali się ogień, a między ogniem a więźniami biegnie murek i ścieżka, po której poruszają się inni ludzie, noszący posągi albo rzeźby zwierząt. Skuci więźniowie widzą więc tylko cienie, co migocą przed ich oczami na ścianie i uważają te cienie za jedyną rzeczywistość. A nawet gdyby ktoś z nich mógł wyjść, to z początku, widząc te rzeczy, których cienie oglądał przedtem, byłby w takiej konfuzji, że tamte cienie brałby nadal za bardziej rzeczywiste. A gdyby go wyciągnięto z jaskini na słońce, blask by go oślepił i długo by trwało, zanim by mógł sam słońce obejrzeć. A gdyby wrócił na dno, byłby pośmiewiskiem towarzyszy więźniów. Oni by mu nie wierzyli. Przypowieść dotyczy nas, ludzi niewyzwolonych z kajdan świata zjawisk. Tym słońcem, do którego nieliczni dochodzą, jest sama boska idea dobra, wieczne źródło światła dla umysłu, dawca prawdy. Od tej idei dowiadujemy się, jak żyć dobrze, jak z innymi ludźmi współżyć. Ale ci, co dobro dojrzeli, narażają się na szyderstwa innych, którzy tylko cienie znają. Miłośnicy prawdy i mądrości, czyli filozofowie, mają o to dbać, żeby ludzie, nie wszyscy zapewne, ale najlepsi, zobaczyli to źródło dobra, oswoili się z nim, posiedli wiedzę o tym, co najważniejsze, co sprawiedliwe, umieli rozeznać się w tym, co dobre i złe. Do tego trzeba właśnie spoufalić się ze światem form, z rzeczywistością inną, wieczną, nieskończenie lepszą niż nasz ten ułomny, przelotny świat cieni. Te rozważania wedle Platona przynoszą wielki pożytek dla badań nad polityką i dobrym ustrojem państwa. Chodzi o to, że ci, co mądrość kochają i dobro znają, wcale nie pragną władzy i wcale o władzę się nie ubiegają. Ale też ci są właśnie najlepsi jako władcy, jeśli państwo ma trwać w spokoju, bez walk wewnętrznych. Ci natomiast, którym brak wiedzy, których rozum jest lichy, a których tylko pożera żądza bogactw i władzy, ci, jeśli władzę dostaną, wpędzą państwo w rozdarcie i wojny wewnętrzne, które w końcu państwo samo do zguby doprowadzą i zgubią zresztą samych tych miłośników władzy. Wynik tych analiz jest nieco zaskakujący. Królem w państwie powinien być filozof. On bowiem, miłośnik prawdy, wie, na czym polega prawdziwy pożytek i prawdziwe dobro człowieka. I potrafi, jako ten, co do boskości samej, do dobra samego wiecznego znalazł drogę, urządzić życie zbiorowe zgodnie ze swoją znajomością sprawiedliwości prawdziwej, szczęśliwości prawdziwej. Nie ma ratunku dla świata, póki filozofowie nie rządzą.
wynik, powiadam, może się wydać zaskakujący. Nie tylko dlatego, że trudno nam odwołać się do przykładów z doświadczenia historycznego, żeby taki projekt potwierdzić. Filozofem na tronie był rzeczywiście Marek Aureliusz, ale mało kto poza tym. Ale i dlatego, że po to, aby państwem rządzić, nie wystarcza wcale mieć ogląd metafizyczny, znać wieczną ideę dobra i piękna, ale trzeba znać mieć mnóstwo innych, szczególnych, praktycznych uzdolnień i umiejętności, których przecież metafizyka nie daje. Jest pewnie prawdą, że ci, którymi rządza władzy i bogactw, nad którymi rządza władzy i bogactw panuje i nic innego, szykują zgubę sobie i swojej społeczności, jeśli swego dopną i władzę obejmą. Stąd jednak nie wynika, że ci, którym na władzy wcale nie zależy, byliby znakomici, gdyby jednak cudem władzę dostali. A tylko cud może to sprawić.